szyby są bardzo fajne pod tym względem. Nie ma tutaj za dużego ruchu. Ścieżki, które mamy, drogi, które są naprawdę są urokliwe, są kręte. Kaszubskie górki, wzniesienia też dają o sobie znać. Bardzo się cieszę, że tu mieszkam. W otoczeniu jezior, tych wzniesień mam idealne warunki do tego. Jak ja rozpoczynałem karierę, w ogóle nie myślałem o tym, że ja będę w ogóle tak długo jeździł. Wiecie, no 30 parę lat to tak, nawet jak nie trenuję tyle, co powinienem, to nie jest tak, że organizm mój zapomina. Mam też tego świadomość, że lata, które przejeździłem, no, pozostają, ale nadal potrzebuję treningu. Nie było czegoś takiego jak kategoria do 23 lat. Ja z kategorii, powiedzmy tam juniora, gdzie, nie wiem, ma się 16 lat, 17, i od razu stałem się elitą. Czyli od razu rzucili mnie do takiego głębokiego, na głęboką wodę, gdzie w ogóle nie potrafiłem się odnaleźć. Nie miałem zero wsparcia, zero w klubie, w którym jeździłem, w ogóle nie było, już nie było takich doświadczonych kolarzy, którzy mogliby mi cokolwiek przekazać. Ja wszystkiego tak naprawdę musiałem doświadczyć na sobie. Jak ja rozpoczynałem, naprawdę to była taka czysta pasja i nadal ona jest, mimo tej technologii, która nas otacza wszędzie. Jest wszędzie, w rowerach oczywiście też. Ja bardzo to lubię, nie bronię się przed tym. I patrząc na sprzęt, na którym rozpoczynałem swoją przygodę w ogóle z rowerem, na czym jeździłem, a to, co mamy teraz, no to jest przeskok, naprawdę to są lata świetne. Znaczy, no marka no już od paru lat, no to już jest, jeżdżę na marce Specialized. Rower górski to jest epic, ja się w tym rowerze zakochałem od samego początku, od wyjazdu na słynny Cape Epic, kiedy pierwszy raz dosiadłem tego roweru i to była miłość od pierwszej jazdy. Stajni moich rowerów szosowy to jest na ten rok i to z S-Word, super lekki rower. Naprawdę nie wiedziałem, że można coś takiego, że czytałem dużo o tym rowerze, ale że wyjdzie naprawdę w moim rozmiarze, gdzie ja jeżdżę zazwyczaj na największych rozmiarach, coś poniżej limitu, a nawet na granicy limitu wagowego, który jest dopuszczany do zawodu, no to naprawdę robi duży szacunek. Każdy, kto ponosi ten rower, no to jest w wielkim szoku. Wszyscy też myśleli kiedyś, że ze mną się nie da pogadać, ale jak zaczęli ze mną rozmawiać, no to nagle zobaczyli, że jestem normalną osobą, nawet, że jestem człowiekiem, że fajnie się ze mną rozmawia i że nie jestem tylko zaprogramowanym robotem właśnie na wygrywanie, że ja też mam jakieś odczucia i w ogóle lubię pożartować. Żona sama mnie czasami wygania. Jak już jestem nieznośny w domu, to mówię, jedź lepiej już na ten rower, bo widać, że z tobą już wytrzymać nie można, bo już mnie nosi. Klienci, których obsługuję, są na tyle wyrozumiali, że wiedzą, że czasami 2-3 godziny mnie nie ma. Robię z towarzyską pętlę 100 km. Myślę, że dopóki będę miał zdrowie, nadal będę kontynuował moją jazdę w tych wszystkich trzech dyscyplinach. A poza tym, no, tak jak wspomniałem, no, rower, jak sami wiecie, no, daje tą wolność, że jedziemy, uwalniamy się od wszelkich problemów, oczyszczamy głowę, no, łapiemy te endorfiny, przyjeżdżamy i już jest w ogóle tak, jakbyśmy byli oczyszczeni ze wszystkiego, i to jest najfajniejsze w tym wszystkim.